No, ciekawe jak będzie z parkingiem w Belgii. Nie wiem, czy będę przejeżdżał przez taki jeden, który znam, z restauracją, która idzie nad autostradą. To jest duży parking, wygodny. Bo jak mam tam cały dzień siedzieć jutro, to nie chcę być na pipidubie, chcę mieć zjeść, chcę mieć kibel, chcę mieć prysznic. Także będę celował, żeby tam dojechać. Miejmy nadzieję, że się kurwa uda. Nie wiem, zobaczymy. Idziemy DAF-em Euro 5. Ustawiliśmy sobie tempomat. No 8,9. Idziemy z tym pomacikiem. Idziemy 9,0. Warunki ok. 9 stopni, nie ma przymrozku, nie ma wiatru, nie ma deszczu, nie ma mgły, można jechać. Co to kurwa tam biega? Tutaj mam te. Wszędzie są te wiatraki. Jedziemy autostradą A2, europejskie oznaczenie E19. W porównaniu do takiej autostrady francuskiej, którą zdarzyło mi się jechać wczoraj do firmy, to ta jest zajebista. Tamtego numeru nie pamiętam, czy oznaczenia, ale po prostu pasy były tak wyblakłe, tak słabo namalowane, że po prostu bardzo się nieprzyjemnie jechało. Ciemno, zjazdy słabo oznaczone, słabo oświetlone, nie widać, kiedy się zaczyna zjazd, kiedy ten, kurwa. Takie chujowe pachołki przy pasach rozpędzających, wszędzie takie pachołki. To nie żeby to jakieś było plastikowe, tylko to chyba jest betonowe albo chuj wie co, no. To jest chyba po to, żeby coś upierdolić. Ja nie wiem. Pachołków od chuja tam wszędzie, tych wszystkich. Leżę wczoraj, kurwa, poskręcał z autostrady, musiałem się pierdolić potem nacjonalką prawie, nie prawie, tylko 100 km, wąską, kurwa, ciemną, jak skurwysyn. Śliską, bo jeszcze wtedy śnieg padał. Nie wiem, co tam, kurwa, ktoś to na telefonie pisało, nie przeczytałem. No ale dojechałem, no. Jechałem tą nacjonalką, potem miałem taki parking, kurwa, taką ledwo co zatoczkę. Generalnie dzisiaj zauważyłem, że mam łezkę. Mam łezkę na plandece. Nie wiem, czy ona była, czy nie. Wydaje mi się, że nie było. Tylko nie wiem, czy to wczoraj, czy kiedy, ale ktoś pociął mi plandekę. Aczkolwiek ja mam taki towar, że mój towar nikogo nie interesuje. Bo żeby mój towar ściągnąć, to potrzeba suwnicę 40-tonową, a przynajmniej 20-tonową. Także mój towar nikogo na szczęście nie interesuje, co mnie cieszy. Francja. Jeszcze za mało tutaj byłem, żeby coś powiedzieć o Francji. Za mało miałem doświadczenia z Francuzami, jeszcze z ludźmi, za mało tutaj byłem, ale wygląda na to, że będę coraz więcej, bo ja głównie jeżdżę Francja. Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Benelux generalnie. Tak to wygląda. Ładuję głównie w tym samym miejscu, a czy nie głównie. Często ładuję w Andernach, albo w Arcetor Nitorach, albo Krupp Group. Coś, to są firmy, które zajmują się dystrybucją kolio, kręgów, blachy. Trzeba mieć kolimuldę do tego. Mają po prostu magazyn z suwnicą.
logistycznie przyjmują i wydają te kręgi, przy czym Wandernack dodatkowo jest produkcja tego. Styl. Stal. Niemiecka stal. Niemcy tam kurwa te nie... Miecze wykuwali, coś tam się srali, no... No mają przetwórnie tej stali, tej blachy, no blacha na różne rzeczy idzie. Ta blacha, którą ja wożę, no to na przykład do Crown Food francuskiego wiozłem, no to Crown Food robi opakowania spożywcze, czyli puszka na twoje orzeszki, puszka Coca-Coli, puszka jakaś tego, tego, no to właśnie to. Innym razem wiozłem tą blachę do takiego miejsca, no to patrzę, co oni tam robią, oni kurwa taczki robią. To nie, że taczki to był ich jedyny produkt, to nie był ich jedyny produkt, ale robili między innymi taczki. No, ja taką blachę wożę półprodukt do firm, które zajmują się przetwarzaniem tego na produkt właściwy. Zakończę.